Jest pewien dom w Łochowie, o którym dowiedzieliśmy się też z internetu, ale też ty nam o nim wspominałeś. Czy możesz powiedzieć, jakie pogłoski, legendy krążą na jego temat? No ja słyszałem taką historię, że właściciel popadł w długi, no i odebrał sobie życie w tym budynku. Po jakimś czasie znalazł się kupiec potencjalny, zwiedzał dany budynek i w piwnicy była studnia, no studnia. No trochę dziwne, żeby w piwnicy była studnia. No i prawdopodobnie wpadł do tej studni i też stracił życie. No i później trzecia osoba, no to słyszałem, że dziecko, ale szczegółów nie znam. Czy byłeś w środku tego domu? Tak, byłem, badałem pod kątem zjawisk paranormalnych. A ile razy? No w tym miejscu akurat raz. W tym miejscu raz. Czy doświadczyłeś czegoś dziwnego? Znaczy, no już nie pamiętam tych badań. Wiem, że miałem jakąś dziwną anomalię na aparacie. Wyleciała mi taka czerwony punkt na obiektyw. Tak jak orb przeleciał. I to jest niemożliwe, żebyśmy my spowodowali to. Takie dziwne zjawisko. I później chyba na siatce laserowej takie dziwne anomalie. Nie pamiętam, co było na SB7. No ale wiem, że no, były jakieś odpowiedzi. Bo dom jest bezpośrednio w okolicy. Tak, to jest pomiędzy dwoma budynkami mieszkalnymi. Praktycznie, no my to badaliśmy, nie wiem, czy ktoś jeszcze był. Tam jest ogólnie, że ten dom jest nawiedzony, że sąsiedzi, nikt nie chce go kupić. Też z tego powodu. Każdy się boi, czy byli chętni, ale po jakiejś chwili rezygnowali w ten sposób, nie? Ale historii na temat, że ktoś coś widział, no ponoć straszy, nie? W ten sposób. Godzina 23:54 i jedziemy na kolejny projekt. Spakowaliśmy troszeczkę mniej rzeczy w jedną walizkę. Wszystko się zmieściło. No i zaczynamy. Dojedziemy na miejsce, pewnie będzie gdzieś 20 minut po północy. Nawiedzony dom w Łochowie. Podobno jeden z najbardziej nawiedzonych domów w Polsce. Tak przynajmniej głoszą niektóre portale internetowe, łochowskie czy bydgoskie. Jesteśmy w tym miejscu, żeby zweryfikować legendę tego domu. A legendy mówią o tym, że pierwszy właściciel wybudował ten dom i wziął kredyt, żeby wykończyć go. Niestety nie mógł spłacić kredytu i popełnił samobójstwo w środku tego domu. Potem przez długi czas dom pozostawał niezamieszkały, opuszczony. Pojawił się później pewien biznesmen, który był zainteresowany kupnem tego miejsca. Przechadzał się w okolicach domu i niefortunnie wpadł do studni, która znajduje się tutaj gdzieś za domem. Potem utonął, niestety nie został uratowany. Pogłoski krążą, że prawdopodobnie schody, na których siedzę, mogły zostać zrobione z płyt nagrobkowych. Jednak te historie i rewelacje nigdy nie zostały potwierdzone. Mówi się, że słychać tutaj dziwne dźwięki, odgłosy kroków, grabionych liści, a nawet jeżeli wierzyć relacjom na portalach, niektórzy mieszkańcy widują tutaj świnie przechadzające się po posesji. Czy jest to w ogóle możliwe? Rozstawiliśmy nasze kamery na terenie całego domu. Mamy również jedną umieszczoną na wejściu i będziemy starali się coś tutaj dzisiaj zarejestrować. Sprawdzimy, czy uda nam się wyłapać jakieś dziwne zjawiska. No i sprawdzimy oczywiście, czy to miejsce faktycznie jest jednym z najbardziej nawiedzonych w Polsce. Rozstawiliśmy kamery, dwie monitoringu, dwie full spectrum, niektóre nasze urządzenia, takie jak Flux Rempod. Idziemy teraz do samochodu zostawić to miejsce samemu sobie. Niech to chwilę się pomonitoruje, będziemy obserwować. Potem wrócimy. Zachowujemy się cicho dosyć, bo dom jest w sąsiedztwie innych domów, a nie chcemy zwracać na siebie uwagi.
Słuchajcie, takie projekty jak ten w Włochowie nie należą do najprzyjemniejszych i takich, które lubimy najbardziej, bo do następnego domu zamieszkałego jest jakieś 20 metrów. Trzeba się zachowywać cicho, żeby nie zwrócić na siebie uwagi, żeby policja nie została wezwana, a podobno się to tutaj zdarzało. Więc my wolimy raczej jakieś odludne miejsca, potencjalnie nawiedzone, no bo wtedy mamy większy wachlarz tego, co możemy zrobić, jakie badania przeprowadzić. Bo ten projekt, nie ukrywajmy, będzie się skupiał na monitoringu. Przeprowadzimy jakąś sesję, ale nie będzie to nic głośnego. Raczej skupimy się na urządzeniach typu Rempod Flux, które wydają co prawda dźwięk, ale nie jest głośne. No i sesja EVP. Rozstawiliśmy kamery, teraz przeglądamy monitoring i zobaczymy. Legend jest sporo, to może jakaś się na kamerze uchwyci. Gdzie są kamery tym razem rozstawione? Jedna na wejściu do budynku. I to jest chyba główne wejście. Można jeszcze wejść przez garaż, ale no, gorzej. A druga na pierwszym piętrze, na tym jednym z większych pokoi. Na największym pokoju na pierwszym piętrze, do którego
w jakiś tam sposób dało się wejść. I ona kameruje Rempoda, a tutaj jest kamera full spectrum, która kameruje Rempoda, więc teoretycznie jak ktoś by się na Rempodzie działo, to byśmy to słyszeli, a jakby ktoś nam tu las, to byśmy to widzieli. To też byśmy to widzieli. Tak siedzimy, obserwujemy w kamperze kamery monitoringu i nasuwa nam się taka myśl, refleksja. Co gdybyśmy nagle ducha zauważyli na tej na jednej z kamer? I zastanawia nas też, jak wy byście zareagowali i chcieli, żebyśmy my postąpili. Czy lepiej byłoby zostawić to tak, jak jest, obserwować dalej i dać potencjalną szansę na jeszcze ponowne zarejestrowanie podobnego zjawiska, ducha, jakiejś postaci? Czy iść do obiektu i próbować nawiązać kontakt? No to jest dobre pytanie, też pozostawiamy was z tym pytaniem w ramach tego odcinka. A jak ty uważasz? Ja bym go łapał. Ty byś go łapał za rączkę. Za rękę albo za nogę. No co, moim zdaniem ja bym obserwował na monitoringu cały czas. Ty byś poszedł tam przed dom jakoś tam w odległości, tak żeby widzieć dom z bliska i ewentualnie patrzeć, czy nic w środku się nie dzieje. I nic. Przecież bez sensu będzie pójść teraz do domu i co mam z tym duchem zrobić? Za rękę go złapać? Wciągnąć go do kurzacza? Nic byśmy nie mogli zrobić. A tak to istniałaby potencjalna szansa, żeby jeszcze... Żeby może raz uchwycić coś albo takiego. Na Fluxa zadziałał, na Rempoda, na kamerach full spectrum się pojawił lepiej. A tak to moglibyśmy go wystraszyć i wiadomo, że później byśmy i tak tam poszli, bo musimy tam pójść po ten sprzęt. Moglibyśmy wtedy zrobić sesję EVP i jakoś tam działać, rozmawiać, ale na teraz bez sensu tam było iść. A wy co na ten temat sądzicie? Piszcie w komentarzach pod filmem. Mamy w telefonie aplikację do podglądu monitoringu i co jakiś czas Radek dostaje powiadomienie, że wykryto człowieka. No. Cokolwiek to znaczy. To na tej kamerze pierwszej. Na tej? No. To jest kamera na wejście. No. To jest kamera na wyższym piętrze. Cały czas z tej jest powiadomienie, że wykryto człowieka. Prawda, tam samochody się przewijają co jakiś czas, ale czy to znaczy, że wykryłby człowieka samochód? Albo ruch po prostu. Albo wykrył. Ruch. No. Więc no my cały czas patrzymy. Ruch wykrywa. Zaraz zobaczymy, jak przyjedzie samochód, czy będzie informacja. Zaraz to zweryfikujemy, no bo patrząc gołym okiem niczego nie widać. Żadnego człowieka, bynajmniej. Słuchajcie, to już jest mega podejrzane, bo kamera pierwsza wykryła człowieka, wykryła ruch, a chwilę później Flux wydał dźwięk, jakby zapaliła się zielona dioda, a zielona dioda jest skierowana w stronę właśnie schodów. No. Więc no mega dziwna sytuacja. My cały czas patrzymy na tą kamerę, nic nie widzimy. Czy jest możliwe, żeby zarówno kamera, jak i Flux zarejestrowały ruch czegoś, czego nie widać? Jedyna możliwość jaka jest, że to, bo to jest na że tu nie przeszedł człowiek, ale kot na przykład. Mm-hmm. To jest jedyna to opcja. To jest jedyny jakiś kot. Ale jeżeli tak się stało, to GoPro, które kameruje... GoPro go nakręci. Fluxa, to go nakręci, więc zweryfikujemy tę informację. Bo to jest jedyna opcja, że coś małego, co nie objęła ta kamera, przeszło. Tak, kot. Jedynie, że kot tu przeszedł. Jeżeli nie, to jest to co najmniej dziwna sytuacja. Ale zostaje jeszcze druga kamera. Być może coś tutaj się uda. No. No druga nie wykazuje żadnego ruchu. Tak. Więc cały czas obserwujemy, zobaczymy.
Mega dziwnie. Przed chwilą zajechała tu policja. Stoimy na parkingu obok Delikatesy Centrum. Zajechali dosłownie tutaj. Tutaj stanęli, wykręcili. Już myśleliśmy, że będziemy mieli wizytę panów policjantów. No, ale stanęli, zatrzymali się, wykręcili. Może nas nie widzieli, albo coś. I pojechali. Dziwne. Monitorują chyba okolice, patrolują. No, ale ryzyko przypału było duże, ale się jakoś udało. No ale to znak, że trzeba zaraz iść do obiektu, zrobić swoje i jak najszybciej stąd uciekać, żeby nie ryzykować nadmiernie. Widzicie, czasem jest ciężko te projekty realizować ze względu na jakieś dodatkowe kłopoty, więc robimy co w naszej mocy, żeby jakoś weryfikować te legendy na tyle, na ile możemy, na tyle, na ile się da, żeby tutaj nie mieć, wiecie, za dużo kłopotów dodatkowych. Czekamy jeszcze chwilę i zobaczymy. Wrócimy do obiektu. Jakieś sesje dodatkowe.
Jedynym urządzeniem, które na tamtą chwilę dawało jakiekolwiek odczyty, był flux. Ale to za mało, żeby cokolwiek o tym domu wywnioskować. Przeszliśmy więc do realizacji projektu głównego. I weszliśmy do budynku. Wróciliśmy do obiektu, do nawiedzonego domu w Łochowie. Plusem takich małych kamerek, małych lamp IR jest to, że ta kamera widzi wszystko za jej pomocą, a wokół nas jest totalnie ciemno. Więc to jest idealne rozwiązanie, jeżeli chcecie pozostać tutaj w ciemności, anonimowi, po cichu, a do tego mieć na kamerze idealne światło. Powiesiłeś się w tym domu. Czy możesz dać znak swojej obecności? Dźwięk, stuknięcie. Czy możesz zdradzić nam swoje imię?
możesz powiedzieć nam, dlaczego odebrałeś sobie życie? Czy nadal tu mieszkasz? Pozostałeś tu, bo nie dokończyłeś pewnych spraw za życia? Powiedz tak, jeżeli to prawda. Jest tu duch człowieka, który przyszedł oglądać to miejsce i utonął w studni. Chcemy się z tobą skontaktować. Czy możesz coś do nas powiedzieć? Powiesz nam, jak miałeś na imię? Czy twoja śmierć była bolesna? Daj nam jakikolwiek znak teraz. Powiedz coś. Na razie jest w miarę cicho. Pójdę jeszcze tam. Przejdę przez ten niewielki próg do tamtego pomieszczenia, gdzie jest rozstawiony rempot oraz kamera monitoringu. Przeprowadzę jeszcze jedną sesję. Użyję fluxa, rempoda, dyktafonu analogowego. Na razie spokojnie to wszystko wygląda. Jedyne co słyszymy, to co chwila przejeżdżające samochody. Więc tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy coś nawiedza to miejsce, czy coś kiedykolwiek nawiedzało to miejsce. Często zastanawia nas też, skąd biorą się te legendy. Czy faktycznie tych dwóch mężczyzn tutaj umarło? Te dwie informacje wyglądają na najbardziej prawdopodobne. Ale to, że widać tu świnie, słychać jakieś dziwne dźwięki, no to właściwie te historie i rewelacje się powtarzają z miejsca na miejsce. Ciężko w to wszystko uwierzyć. Zobaczymy. Co będzie na górze.
to w termowizji zaraz. Co? Powiedzieć swoje imię? Jak miałeś na imię? Ja mam na imię Piotr. Jak ty masz na imię? Umarłeś tutaj, w tym domu? Powiedz mi, czy nawiedzasz ten dom? Do tego urządzenia, które trzymam w ręku. Pali się na nim czerwona dioda. Powiedz coś do mnie. Podejdź do mnie. Powiedz coś. Jakiś duch jest tutaj ze mną? Czy mieszkałeś tutaj? Chciałeś kupić ten dom?
Możesz wydać jakiś dźwięk. Jakikolwiek hałas. Piotr, jak ty masz na imię? Czy jesteś właścicielem tego domu? Czy ktoś nawiedza to miejsce? Czy możesz użyć jednego z tych urządzeń, które leżą na podłodze przede mną? Możesz na nie wpłynąć? Możesz się pokazać? Czy to miejsce jest naprawdę nawiedzone? Czy to kolejne pogłoski? Podobno to najbardziej nawiedzony dom w Polsce. Sprawdź, żebym w to uwierzył. W duchu tego miejsca. Czy jest tu ze mną jakiś duch? Wystarczy, że wydasz jakiś dźwięk. Że mi się ukażesz. Podejdź do mnie. Stań przede mną. Poszedł do samochodu. Ja jeszcze chwilę się tu pokręcę. Spróbuję zweryfikować, czy coś uda mi się zarejestrować w totalnej ciemności, będąc tutaj samemu. Może jakieś dziwne zjawy? Może te rzeczone świnie? Może jakieś dziwne odgłosy? Muszę tylko uważać, bo nie chciałbym wpaść do tej studni, a nie wiem, czy jest po tamtych wydarzeniach zasypana, czy nie. Więc jeszcze chwilę tutaj. Jest totalnie ciemno. Widzę tylko to, co tam. Tu małe okienko. Kamery. Nieprzyjemny zapach.
Czy jest tu ktoś ze mną? Możesz się pokazać? Jestem tu sam. W ciemnościach. Możesz podejść? Muszę uważać pod nogi. Kompletnie nic nie widzę. Zaraz podejdę, ale muszę to robić powoli. Jest tu ktoś? Jest tu ktoś ze mną? Powiem wam, że takie poruszanie się w ciemności, bazując tylko na takim małym okienku kamery, no nie wpływa na równowagę to za dobrze. Podejdź do mnie, jeżeli tu jesteś. Ciekawe doświadczenie. Trochę jak granie w Outlasta w prawdziwym życiu. Zakończenie kolejnego projektu, nawiedzony dom w Łochowie. Dużo było spekulacji na temat tego domu, dużo ciekawych legend, ciekawych pogłosek. Ze swojej strony muszę powiedzieć jedno, że nie mając jeszcze wglądu na to, co się nagrało na pozostałych kamerach, jedna tylko sytuacja broni mnie od stwierdzenia, że jeden z nielicznych obiektów, na których się troszeczkę zawiodłem, biorąc pod uwagę całą otoczkę miejsca. Ale mówię, jeszcze nie znamy tego, co się nagrało na innych kamerach. I ta jedna sytuacja z Orlo z wykryciem ruchu była bardzo ciekawa, także musimy to zrobić. Była, tylko od razu można ją właśnie... Ona jest tak 50 na 50, ponieważ tutaj... Bo jakbyśmy podejrzewali, że to może mogło przychodzić jakieś zwierzę, no to są podejrzenia i to jest takie 50-50, ale chodzi tu ciągle kot jakiś i tego kota już dwa razy widzieliśmy i teraz właśnie wracał stamtąd w okolicy tego domu. Może to był on, może to nie był on. Jest tu do sprawdzenia, wydaje mi się, bo była cały czas GoPro. Ale było, tak, było GoPro i to się fajnie wyjaśni. Wyjaśni, czy to nie było jakieś zwierzę, bo mówię, może to było jakieś zwierzę, to było dziwne, pierwszy raz się coś takiego zdarzyło. No,
Ale to mimo wszystko to tylko jedna rzecz. Oprócz tego bardzo cicho i tak jak cały czas powtarzamy, są legendy, niektóre to po prostu legendy. Jeżeli nic się nie dzieje, to tak to wam pokazujemy. Jeździmy i weryfikujemy te miejsca. No nie wszędzie będzie huczało. Trzeba powiedzieć to, że nie wszędzie tam, gdzie wydarza się tragedia, straszy. No tu dużo osób potwierdziło to, że ten mężczyzna rzeczywiście wpadł do studni. No ale no, zmarł tragicznie, ale no nie w każdym domu straszy. Być może ale ludzie też sobie dopowiadają niektóre historie. Ale też nie ukrywajmy, że ten obiekt był mega zniszczony, mega zrujnowany, no i taki projekt był zrobiony no, na pół gwizdka. Tam, gdzie można było, postawiliśmy kamerę, tam, gdzie można było, zrobiliśmy sesję EVP i koniec. A jeżeli to straszyło na pierwszym piętrze, albo na drugim, no to już nikt tego nie zweryfikuje. Tam nie wyjdziemy. Tak jest. Zrobiliśmy co w naszej mocy. Sprawdziliśmy nawiedzony dom w Łochowie. Wnioski, takie podsumowanie oczywiście zobaczycie na tym odcinku. My widzimy się w kolejnym. Także przed nami jeszcze 3 projekty. Miejmy nadzieję, że dopisze nam szczęście. Do zobaczenia. Cześć.